W ostatnim odcinku przygód z flotarem w bardzo głupi sposób straciłem wszystkie swoje przedmioty, więc teraz jestem na misji ratunkowej i pomyślałem, że będziecie ciekawi, jak mi ta misja pójdzie, bo będzie tutaj troszeczkę walki z Sea Dragonami, na pewno będą jakieś nieprzewidziane konsekwencje i rzeczy, na które nie jestem do końca przygotowany, ale witajcie w kolejnym odcinku tej pięknej serii mojej Minecraftowej, gdzie gram sobie na paczce modów skonstruowanej przeze mnie i skonstruowanej głównie dla mnie. Tam jest Sea Dragon jeden, tam jest twierdza Endu i naszym celem jest dostanie się do środka, ponieważ ostatnio trochę się zirytowałem. Będę z wami szczery, trochę się zirytowałem, jak byłem w środku i mimo tego Sea Dragon mnie zaatakował, więc zobaczymy, czy uda mi się odzyskać moje giga, OP, potężne przedmioty, czy raczej też będę musiał po prostu kombinować w troszeczkę inny sposób. Mam przygotowane perły, mam przygotowany łuk, nie mam przygotowanej żadnej broni, więc będzie to na pewno dość ciekawe przeżycie, ale pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić oczywiście, to jest zobaczenie, czy w pustce będą moje przedmioty. To jest w sumie najważniejsza rzecz. Uwaga, tutaj jest to wejście. Wy możecie w międzyczasie, wiadomo, ocenić film, jeżeli wam się podoba, i subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i tak dalej, wiadomo, promocje na Gierwa są, link jest oczywiście w opisie, jest mój Discord i cała reszta innych rzeczy, a my wchodzimy teraz do tego i zobaczymy, czy stracę drugi komplet zbroi. Okej, okay, halo? O nie, nie ładuje się, to jest moja kara. O nie, przepraszam, to jednak to nie jest moja kara. Dobra, rzucam od razu perłę, bo no to jest dziwne. I pytanie, tam jest, widzicie? Jest to ciało. Ale pytanie, czy ono w ogóle tam będzie leżało? To jest jakiś nowy bloczek. Flavolite. Okej, okay, w ogóle nie mam krwi. Nie mam krwi przygotowanej. Smoku, ogarnij się. I czekajcie, czy tam jest ciało? Kurde, no nie widzę tego ciała. Dobra, musimy się jakoś wkopać i trzeba to po prostu sprawdzić, bo to jest najważniejsza rzecz i nie mogę się zamienić w nietoperza, no właśnie, to jest ten problem, że nietoperzem nie mogę być, a nie ukrywam, że trochę by mi to pomogło, nawet bardzo by mi to pomogło, bo bym sobie po prostu mógł tam polecieć i sprawdzić. No dobra, nie widzę ciała, po prostu, nie widzę ciała, więc musimy sobie poradzić w ten sposób, w jaki teraz jestem, czyli trzeba załatwić tego smoka, tylko kurde, żebym nie spojrzał na żadnego Endermana, bo to będzie przykre. Zobaczcie, nie mam naprawdę przygotowanych w ogóle itemów, bo to miała być misja ratunkowa moich itemów, a nie walka z Ender Dragonem, chociaż tak naprawdę to jest głupie to, co powiedziałem, no bo i tak muszę pokonać smoka, żeby stąd się wydostać, ale sami rozumiecie, priorytetem było odzyskanie przedmiotów, a nie walka. Dobra, to teraz w ogóle to niebo jest piękne. O! Nie, no chyba ktoś sobie jaja robi. Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzicie? To, co ja widzę? Tam jest mutant... mutant Enderman. A ja nie mam wody. No tak. Zapowiada się super walka. Chwila, czy ja... Oj. Czy ja spojrzę na Endermana? Nie. Ten mutant... Kurde, ile tego tutaj jest. No dobra. Wygląda na to, że... Znaczy, wiecie, ja się postaram, nie? Postaram się zawalczyć... Jak najlepiej, co jest? Czy ja nie umiem już z łuku strzelać? Wiem, że tutaj był zawsze taki przesmyk malutki, w którym można było sobie strzelić w ten kryształ, ale teraz, no nie widzę tego, po prostu, no nie widzę, dobra, wkopmy się na górę, bo mam mało strzał, żeby tego nie marnować niepotrzebnie i będziemy próbowali coś tutaj, wiecie, coś tutaj zaczarować. Nowy surowiec, czy to jest z Better End? Chyba to jest z Better End właśnie z tej modyfikacji, właśnie, no, nawet jeżeli wejdę sobie tutaj na górę, tylko proszę nie strzelaj we mnie. O, mam nadzieję, że we mnie nie strzelisz. Cyk, dobra, jeden kryształ zniszczony. I teraz mogę z tego miejsca sobie postrzelać w kolejny kryształ. I tylko muszę najpierw trafiać. O, dobra, jest kolejny trafiony. Weźmy sobie, strzelmy. Aj, myślałem, że taki piękny strzał poleci teraz. Dobra, kolejny kryształ zniszczony. Teraz może ten uda się. Tylko żeby on, właśnie, żeby on we mnie nie strzelił. Tym, no widzicie, no. Mówię jedno. Oj. To było bliskie. To było bardzo bliskie. Cztery serduszka, nie mam z nikąd pomocy, a mam fajną zbroję. Kurde, czy to będzie kolejny komplet? W taki głupi sposób stracony i znowu cofamy się troszeczkę, nawet troszeczkę, bardzo w rozwoju. Cześć, Endermanie. Ja nie chcę z tobą walczyć. Naprawdę? Nie mam ochoty z tobą walczyć. Ja jestem tylko po to. O, dobra, tu poleciał kolejny fireball. Ja jestem tutaj tylko wyłącznie po to, żeby odzyskać swoje itemy. A jako, że tych itemów... Co jest? Cały czas będziesz napierdzielał. W ogóle nie wiem, gdzie jest ten mutant. O! Coś mnie trafiło. Pytanie, co to było? Trzy serduszka. Trzy serduszka ze...
Zero krwi. Aha. O, mutant. Widzicie? To jest mutant Enderman. Pamiętam, jak załatwił mojego pięknego smoka? Tak, chyba smoka załatwił. Ja spróbuję z nim zwalczyć jakoś. Znaczy, czy on idzie za mną? Idzie cały czas. Dobra, spróbujmy się dostać na górę i w niego postrzelać. Halo, gdzie ty jesteś? O, tu jest. Siemo! Ty! Ale czemu ty? Co ty robisz? Aha, po prostu mutant Enderman mnie załatwił. Także uwaga, straciłem wszyściutkie itemy. Jest jeszcze gorzej niż było, ale spokojnie, ja się nie poddaję, bo te itemy będą na mnie czekały. To jest właśnie ten plus, że ja wiem, że te itemki gdzieś tam będą. Także możemy kontynuować ten piękny odcinek, pełen faili i rzeczy, na które nie byłem totalnie przygotowany. Nie no, myślałem, że to będzie tak. Wchodzę sobie do tego, do endu, bo te sea dragony to z łuku sobie pozabijałem. Wchodzę sobie tam, odzyskuję przedmioty, cyk, zabijam szybko smoka. A w ogóle nie wziąłem pod uwagę, że będzie coś takiego jak Mutant Enderman. Bo wcześniej w sumie nie, czekajcie, czy ja wcześniej spotykałem Mutant Endermany? Nie wiem, ale idę sobie rzucić kostką, że tak powiem, co to? Luther był? Słyszałem chyba Luthera? Gdzieś obok mojego domu? Nie wiem, dziwne to było. Dobra, idziemy rzucić kostką i zobaczyć, czy dostanę jakieś fajne itemki. Dobra, dostałem świeczkę, która zwiększa troszeczkę enchant, quark. W sumie to jest ciekawe, czy na przykład będę mógł sobie tą świeczkę położyć na coś i dzięki temu enchanty będą lepsze. Zaraz zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Kubozoa spawn egg. Co to jest? Cześć. O, bije! Ej, fajne! Bardzo, bardzo fajny cosiek. Ej, i... zniszczył się blok. Czekajcie, ja to właśnie, jeżeli wam się nie, jakby bloki znikają, wystarczy zrobić coś takiego i położyć to tutaj i tam właśnie to naprawiliśmy i coś z niego wypadło. Dobra, tutaj mamy jakąś zupkę pumpkinową. Czy coś jeszcze ciekawego dostanę? Zęby wampirów. Powiem wam, że mógłbym cały odcinek po prostu spędzić na tym, jakbym Elder Eye. Elder Eye. Do czego jest Elder Eye? Niestety nie widzę, żeby do czegoś było. Prawym jak użyję. Jest na pewno jakieś użycie, ale nie potrafię po prostu teraz tego znaleźć. Ale spokojnie. Łańcuch. Okej, okay. Coś jeszcze? Jakaś broń. Właśnie, gdybym dostał jakąś potężną broń. Highland Helmet. Dungeons Gear. Dobra, niech będzie. Będziemy musieli naprawdę użyć wszystkich rzeczy, jakie miałem. Ale wiecie, jakim modem możemy się zająć? Możemy się zająć Pymtech. To jest Pymtech. O właśnie. To jest oczywiście mod, który wprowadza nam m.in. cząsteczki Pyma, dzięki którym będziemy mogli się pomniejszać, zwiększać i tak dalej. To jest oczywiście mod z superbohaterami. Ja wiem, że są osoby, którym się to nie podoba, że w ogóle coś takiego jest, ale są osoby, które pytają: ej Flotar, dodaj jakiegoś moda z właśnie z superbohaterami. Ej Flotar, dodaj jakiegoś moda na przykład, czekajcie, z czym tam jeszcze chcieliście? Nie pamiętam, ale była jeszcze jedna taka kategoria, o którą cały czas po prostu prosicie, więc Shrink Disk, Shrink Pym Particles Bucket. Okej, mamy te cząsteczki Pyma. W ogóle jak to zrobić? Nie mam pojęcia. Construction Table. Ulala, Iron Plate, Iron Ingot, to jest filtr powietrza. No, and właśnie, tu mamy tak, zbroję Ant-Mana, tutaj mamy, powiedzmy, z drugiej części, tutaj mamy z, nie wiem, Civil War, tutaj mamy zbroję Wasp, tutaj też mamy inną zbroję, Giant-Mana, i mamy Zombie Giant Man Mask. Chciałbym w sumie wszystkie zrobić, bo wiadomo, wybór modów superbohaterskich na 1.16.4 jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo malutki, ale możemy sobie zrobić, możemy w sumie zacząć sobie robić właśnie tą zbroję, tylko muszę jeszcze ogarnąć, jak to dokładnie robić, czyli tak, construction table. I nawet ten crafting nie jest jakiś taki trudny do zrobienia. Construction. O właśnie, to jest to. Dobra, jest bardzo prosty, także idziemy zrobić szybko ten stół. No i stół zrobiony, także trzeba teraz znaleźć jakieś miejsce, gdzie będzie moja pracownia ze strojami właśnie Ant-Mana. Tylko, gdzie takie coś mogłoby powstać? Bo ja oczywiście mam jeszcze na mojej posesji troszkę miejsca. O, czy coś się zrypiło? Zrypił się on. Zwykły zombie, tylko w innej teksturze. Ładniejszej. Dobra, tutaj mamy ten zieleniak mój, więc tutaj na pewno tego nie będę robił. Tutaj mamy dom, pod spodem mamy rzeczy związane z trumnami, tutaj mamy wampirze rzeczy, tutaj mamy tą stajnię, cmentarz. Kurde, powiem wam, że no nie ma tego, nie ma tego miejsca. Chyba, że zrobiłbym coś takiego, powiedzmy, tutaj.
w tym miejscu. O, tutaj byłoby takie miejsce. Dobra, postawmy sobie to. I rozumiem, mamy tak, construction table. Aha, czyli mamy osobne craftingi na każdy przedmiot. Ej, to naprawdę fajnie wygląda. Naprawdę mi się to podoba, kurde. Nie wiedziałem, że zmienili crafting. O to chciałem powiedzieć. Tutaj potrzebujemy nowego surowca. Palladium też jest nowym surowcem. I to widzę, że jest z tego moda. Tylko, że ja tego moda ostatnio wgrałem, więc żeby zdobyć ten surowiec, byśmy musieli iść na jakąś wyprawę. Znaczy, iść na jakąś wyprawę. Iść w miejsce, gdzie nie ma jeszcze zgenerowanego świata. I wtedy byłaby możliwość uzyskania tego surowca, ale spróbujmy chociaż dzisiaj zrobić jakąś zbroję właśnie Ant-Mana. Ant-Man, albo dobra, po prostu Pym. To jest jakby małpa daje nam informację, z jakiego moda to jest. Możemy sobie wpisać nazwę moda i mamy wszystkie przedmioty, które ten mod wprowadza. I tak, co to jest? Silver plate'y? Okej, okay, silver, chyba mam dużo silver. Tak, mam dużo, silverka mam bardzo dużo. Szkło raczej ogarnę i filtr powietrza to potrzebuje iron plate'y i silver plate'y. Zobaczmy jeszcze tylko, czy mam na pewno dużo srebra i zobaczymy się, jak już będę mógł stworzyć pierwszą część tego stroju. Mam nadzieję, albo okaże się, że są jakieś inne problemy. Silver jest i platinum. No właśnie, tam było palladium. Dobra, zobaczymy, czy mi to starczy. Widzimy się za chwilę. Pamiętacie, jak wspominałem, że wrócę do was, jak będzie to zrobione albo będą jakieś problemy? No to jest jeden problem i polega on na tym, że aby zrobić tą zbroję, którą ja chcę zrobić, to jest tak jakby tier pierwszy, to jest tier drugi. I tutaj, jeżeli sobie klikniemy crafting, to mamy oczywiście to intertium ingot, którego aktualnie nie mam. I potrzebujemy młota. No to młot sobie zrobiłem i będziemy wtedy mieli pierwszy tier hełmu. A jeżeli chcemy zrobić drugi tier hełmu, no to musimy użyć pierwszego tieru. Więc tak czy siak będę po prostu, znaczy lecę teraz. O, cześć, nie strzelaj we mnie, ja mam naprawdę mało HP. Lecę teraz w jakieś miejsce, które jeszcze mi się nie wygenerowało, w ogóle po drugiej stronie mapy, aby spróbować znaleźć właśnie ten surowiec. Zobaczymy, czy mi się uda, czy raczej mam już tak wygenerowaną mapę, bo pamiętam, miałem problemy, wygrałem jakiegoś osobnego moda, żeby mi troszkę tych chunków wygenerowało wcześniej, więc tutaj mamy Battle Towera. Nawet nie wiem, jak za bardzo poznać, czy ten świat, wiecie, jest nowy, że może tutaj występować ten surowiec, czy raczej go nie będzie. Na przykład tutaj widzę, że mogę się wkopać. No dobra, zobaczymy. Jakby coś po prostu będę już wiedział więcej, to do was wrócę. Nadal nie znalazłem tego surowca, ale znalazłem co innego i pewnie jeżeli obserwujecie update'y Minecrafta, to wiecie, o co chodzi. Jest to oczywiście blok z Minecrafta 1.17, który sobie mogę zebrać, tak, Pointed Dripstone, tak się nazywa ten blok, czyli jestem już tak daleko od domu, że zaczęły mi się generować nowe rzeczy właśnie z update'u 1.17, także zarąbiście, bo dzięki temu nawet jeżeli będę sobie szukał tego surowca, no to przy okazji mogę odkryć coś innego, jak na przykład emeraldy albo osmium. Ty, osmium? O kurde. Widzicie, to na ten surowiec kompletnie nie byłem przygotowany, ale fajnie, że udało się go znaleźć. Tu mam troszkę tych surowców właśnie z tego Tricor, czyli z tego moda, którego potrzebuję. Nadal nie znalazłem tego, czego szukam, ale mówię, wróciłem do was, żeby wam pokazać, że są cave'y z 1.17 i znalazłem kolejną rzecz. I to jest także Skulk Shoot. Ja już walczyłem z tym bossem, z tym strażnikiem, Warden chyba on się nazywał, ale nie walczyłem ze strażnikiem z tego moda, ponieważ on się pewnie będzie troszeczkę różnił. Ten, którego wygrałem wcześniej, na pewno są osoby, które wiedzą, o co mi chodzi, on był taki, wiecie, jeszcze niedopracowany i tak dalej, dopiero ludzie tam ogarniali, jak to zrobić. Tutaj podobno ma być to o wiele lepiej i ogólnie ten mod jest bardziej dopracowany i nazwę tego moda macie, jak na przykład sobie zatrzymacie film i tam Caves and Cliffs mod 1.16.4. Jak to wpiszecie, powinniście coś takiego znaleźć i za chwilę pójdziemy zawalczyć właśnie z tym bossikiem. Fajnie, bo mówię, kompletnie czego innego szukałem, a co innego tak naprawdę znalazłem. Cześć, szkielecie. W ogóle pewnie się zastanawiacie, ty, Flotar, ale dlaczego, mimo tego, że nie masz w ogóle krwi przygotowanej, to ci krew nie spada? Chciałbym sam poznać odpowiedź na to pytanie, naprawdę. Znaczy, wiem, z czym to może mieć związek. Wgrałem takiego moda, ale to już wgrałem go, nie wiem, ze 2 odcinki temu, 3 odcinki temu, który troszkę nam zmniejsza zużycie i zmniejsza obrażenia właśnie od słońca, więc najprawdopodobniej to jest coś takiego. Tylko że bardzo wolno to spada, bardzo wolno spada ta krew, ale no nie będę narzekał, bo ten motyw krwi na początku był naprawdę bardzo przyjemny, później stało się to serio irytujące i już
cieszę się po prostu, że w jakiś sposób udało się to ograniczyć. Ej, wezmę sobie ten blok. Podoba mi się, nawet nie wiem, użyłbym go do wystroju tego piętra z wampirami. No, ładnie wygląda. Aha, ja nie mam plecaka. Nieważne. Dobra, także zobaczymy, czy jest tutaj ten bosik. Tam jest krew, tam jest redstone. Znaczy krew, jaka... Lawa, to jest lawa, to nie jest krew jak coś. Dobra, ale nie widzę tego bossa. Bardzo możliwe, że ten cave się, znaczy ta jego jaskinia wygenerowała się w troszkę inny sposób niż normalnie, bo wiadomo, ja mam tutaj dużo różnych modów. I pytanie, czy ten sensor działa już? Bo wiem, że on powinien taki sygnał wysyłać, ale nie, chyba nie wysyła jeszcze sygnału, ale spokojnie, cały czas ten mod jest rozwijany, cały czas jest update'owany, więc mam taką nadzieję, że wkrótce będzie to zmienione. Dobra, ja wracam do szukania tego surowca, no bo chcę dzisiaj jeszcze zrobić tą maskę, a nie ukrywam, że dość powoli mi to idzie. Znalazłem spawner szkieletów, a w nim takie przedmioty, takie artefakty. Niestety nie mam żadnego plecaka, żeby to w żaden sposób zabrać teraz ze sobą, ale no będę pamiętał, że tutaj gdzieś, nawet wiecie co, zrobię spawn point, żeby później nie było, że o tym zapomnę jakoś, to żeby on sobie tutaj na mnie czekał. I dokonałem przełomowego odkrycia, jeśli chodzi o zrobienie tej sztabki, a raczej tego proszku, bo to się robi z proszku właśnie żelaza i z proszku osmium. Osmium zbierałem, mam 20 osmium, więc tak naprawdę mógłbym wracać już do bazy, więc ja sobie jeszcze tutaj coś tam pozbieram i widzimy się już w bazie. Dotarłem już do domu, poświęciłem dużo czasu, żeby stworzyć grinder. Okazuje się, że grinder potrzebuje energii. No to stworzyłem generator, który z jakiegoś powodu nie działa i troszeczkę jestem w kropce, bo będę musiał wygrać znowu moda na jakieś generatory, takie podstawowe. Jeżeli ktoś zna, wiecie, generator energii, który wkładasz cobblestone'a i działa taki generator, bo miałem takiego moda, ale po prostu zapomniałem nazwy. Może mi ktoś go przypomni, to bardzo byłoby mi to na rękę, bo no kurde, naprawdę stworzyłem tutaj dużo rzeczy, zacząłem wszystko przepalać i tak dalej. Dużo pierdzielenia się z tym było, za przeproszeniem. I okazuje się, że no nie mogę tego przeskoczyć, bo nie mam żadnego generatora, a ten generator nie działa, nieważne co, gdzie dam, tutaj po prostu mogę dać węgiel i energia się w ogóle w żaden sposób nie robi, chyba że na przykład potrzebuję tutaj sadzonek jakiś, czekajcie, jungle i może w ten sposób to działa? Bo tu mam informację, że potrzebuję tlenu. No ale nie, jednak nie o to chodzi. W ogóle jeszcze sprawdziłem sobie Ant-Man, pozostałe craftingi. Okazuje się, że czeka mnie farmienie. I nie farmienie żelaza, nie farmienie surowców, tylko farmienie barwników. A dokładnie czerwonego barwnika i przy okazji skóry, plus farmienie czarnego barwnika. Ja sobie zacząłem już tutaj ten barwnik gromadzić. Aktualnie mam 8,6. Nie wiem dokładnie ile potrzebuję, ale wiem, że czeka mnie jeszcze dużo rzeczy, które będę musiał tutaj robić. O, już jest słońce, także trzeba będzie się przespać zaraz. Ja wam dziękuję za uwagę, nie będę wam już pokazywał tego grindowania właśnie tych rzeczy. Znaczy tak, tutaj mam wodę i wiem, że tutaj się squidy czasami respią. I plus mam troszeczkę bone meala jeszcze. O, mam kości, także wiecie, kwiatki i to powinno raz, dwa udać się zrobić. No będę musiał dograć jeszcze moda na generator i miejmy nadzieję, że w kolejnym odcinku powitam was wszystkimi przedmiotami właśnie na strój Ant-Mana. Plus jeszcze trzeba będzie oczywiście zrobić Pym Particles, czyli cząsteczki Pyma i będziemy sobie mogli powiększać siebie i powiększać potworki wokół mnie. I widzicie, że nie jest to jakoś trudne do zrobienia, także powinno też się udać coś zrobić. Ja wam dziękuję za uwagę. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku Przygód z Lotarem już niedługo. Cześć!